Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcieliście odcinek zsypywania zboża. Proszę was, będziemy dzisiaj zsypywać jęczmień, żmijka. Już kiedyś żeśmy wrzucili ją tutaj ze szwagrem do góry. Teraz będzie trzeba ją jeszcze tutaj ustawić jakoś. Podmieść trochę tutaj, żeby się syfu nie nawaliło i będzie ok. Nie wiem, gdzieś zmiotła jakaś. O, miotła. Gdzie ja miotły miałem? Miotła. Tutaj nie ma. Zabrali miotłę. Dobra, na razie tak. To jeszcze woda. Pies tutaj siedział, jak burza była, bo on strasznie boi się burzy. I teraz już też coś czuję, ale chyba może dzisiaj nie będzie. I jak to zrobić, żeby mi to nie spadło? Może sobie ją trochę tam przesunę i tutaj nasunę, żeby nie wjeżdżać całą przyczepą, tylko kawałkiem. Tylko kawałkiem tutaj dojadę, a tam przesunę tą na środek. Tutaj mam miejsce zrobione. W tamtym roku też tutaj miałem jęczmień. I tak to się prezentuje. Jest ciężka, no ale trzeba jakoś sobie radzić, nie? Tu damy ją. O kurde, tam będzie trzeba ją przywiązać. Się zahaczyło. Damy ją tak. Tu do koryta. Gdzie jedziesz? Tam jest pasek. Tam ją będzie trzeba umocować. I tu będzie to koryto. Dobra, ja to naszykuję i widzimy się w trakcie już, jak tutaj będziemy dalej działać. Żmijka już założona. Jeszcze tutaj chyba trzeba trochę ją naprostować. Wezmę ją tutaj, może jakoś na tym zeprę. Na tym albo na tym, nie wiem, na tym. Żeby była trochę wyżej. Pasem ściągnąłem. Nie chcę, żeby się obracała. O dobra, coś takiego, żeby się sypało. Kiper do góry. Otworzymy zasuwę i powinno się sypać. Tu podpięte. Dobra. Dobra, leci. Wezmę jeszcze bardziej ją do góry. No i dobra.
dobra, leci elegancko. Pomału się skrzypuje. Jeszcze może wyżej ten sił, ten keeper. Co? No to trzeba zmniejszyć. No i leci. Tu będzie trzeba trochę rozgarnywać, ale idzie. Dobra, wezmę sobie jakąś łopatę, znajdę. Tam jest szpadel. Tak to można sobie rozładowywać, Boże. To będzie kurza, ale... Lepiej tak niż ręcznie miałoby się to rozładowywać. Dobra, przestawiłem się. Trochę załączam żmijkę i działamy dalej. To sobie daje radę, no trochę to zrobione, można tutaj jeszcze to jakoś zabudować, ale... Nie wiem, czy ono w dobrą stronę wiruje, szczerze, ta żmijka. No, załączyłem z powrotem, zmieniłem, ale jednak miałem rację, że dobrze się obracało wcześniej. Także co, no... Tak po prostu musi iść. Tak po prostu musi to iść. Tutaj fajnie się napełnia. No trzeba łopatować, no bo tutaj jest niski dach jest i trzeba po prostu odgarnywać, bo by się zaraz zapchała żmijka. Ale mówię wam, lepiej tak niż ręcznie, nie? Podawać sobie wiaderkami czy co. No i tak. Można by teraz przyczepą trochę bliżej do tyłu jeszcze dać. A na razie niech się sypuje. No dobra, to widzimy się, jak to zrzucę wszystko, no bo tak to się prezentuje. To wam mogę więcej tutaj pokazywać. I co, robota zrobiona, no. Praktycznie wszystko spadło tu, gdzie coś tam w rogach jest. Ale okej. To może być. Odjedziemy trochę przyczepą. Spuścimy kiper w dół.
No i tak, przyczepa już jest opróżniona. Pokażę wam jeszcze, załączę tylko latarkę. Pokażę wam, ile wyszło tego. Wydaje mi się, że jest tego i tak więcej niż w tamtym roku. Z mniejszego kawałka po prostu, z mniejszego kawałka, o. No jest dość ładna kupeczka tutaj. No tutaj będzie przężyto. I co? No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Chcieliście zrzucania, pierwsze rzucanie z przyczepy. Myślę, że na pewno to ułatwi pracę na gospodarstwie. I co? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Trzymajcie się. Cześć.